Siemano ziomale, witam was w drugim odcinku, w którym będę testować zagraniczne produkty spożywcze. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep Skrami i właśnie z tego sklepu posiadam dwa mystery boxy. Jeden jest z Ameryki, a drugi jest z Azji. Zrobimy porównanie tych boxów i zobaczymy, które jedzenie smakuje mi bardziej. Zaczniemy od boxa z USA. Ja go jeszcze wcześniej nie otwierałam. Zobaczymy, co tam w środku w ogóle jest. Czy są to słodycze, czy może jakieś słone przekąski. Zobaczmy, co my tu mamy. Wow! Pierwsze, co mamy, to cukierki Oreo. Karmelowe i kremowe z kawałkami Oreo. Spróbujmy. Wow, jakie duże cukierki, zobaczcie. Naprawdę spore. W konsystencji przypominają trochę brownie. Tak wyglądają. Ale dobre. Czuję troszeczkę posmak Toffifee. Uwielbiam Toffifee. Dobre, czekoladowo-śmietankowe. I ten taki posmak właśnie karmelu czy toffee. Nie za słodkie. Takie 5 na 10. Na koniec tego filmu porównamy sobie średnią ocenę zawartości tego pudełka i pudełka z rzeczami z Azji. Kolejną rzeczą, jaką mamy, to jest guma. Dwie gumy tutaj są. A nie, ta jest troszeczkę inna. To jest Rolls. To jest Rolls. Tu jest jakaś owocowa guma, ale nie wiem, ponieważ nie ma loga. A tutaj jest inna guma o smaku jeżyny. Okej, sprawdźmy. Wow, jaki ma ładny kolor, zobaczcie. Taki intensywny, lazurowy. Mięciutka, intensywnie owocowy smak. To jest, słuchajcie, rozpuszczalna guma. Dobre, dobre, ale nie kwaśne. No takie powiedzmy 6 na 10. Zobaczmy teraz drugą gumę. Ta ma inny kolor. O, zobaczcie, jaka kolorowa. Śmiesznie wygląda. Czy ja to ugryzłam w folii? Tak, chyba tak. Miks owocowych smaków, ale minus za to opakowanie fatalne. Dobra, słuchajcie, przeforsowałam to otwarcie. Naprawdę dziwnie sobie to producent zaprojektował. Ta folia jest bardzo cienka i ciężko było ją odkleić od tej gumy. Trzeba było ją całą rozwinąć, no ale już ją rozwinęłam. A sama guma jest smaczna, ma ciekawy smak. Nie przypomina mi ten smak niczego zupełnie. To jest zupełnie nowy smak. Rozpuszczalna, delikatna guma. Smaczne. No ale za to otwarcie, no, 5 na 10. Sprawdźmy teraz ten krem. Okej, to jest wata, słuchajcie, taka pianka. Można dodać to do płatków. Sprawdźmy, jaką to ma konsystencję, bo nie mam pomysłu, co mogę z tym zrobić. Zobaczcie. Smakuje typowo jak te takie pianki, które można piec na patykach na ognisku. Z posmakiem truskawki. No i taki, jakby wam to porównać, wydaje mi się, że jest to takie masło do smarowania na przykład na chleb czy na grzankę. Do płatków chyba bym tego nie dodawała, bo sam ten krem jest bardzo słodki, a z płatkami byłby jeszcze słodszy. Delikatne, smaczne, ciekawe, fajny pomysł na produkt spożywczy. 8 na 10. Kolejną rzecz, jaką tutaj mamy, kilka słodyczy. Tu jest na przykład Lizak Super Sour. O, fajnie. Warheads. Ostatnio testowałam kwaśne słodycze właśnie też z tej firmy, ale takiego Lizaka chyba nie miałam. Może otworzę go na koniec, żeby już móc go całego zjeść. On ma tutaj też strzelające elementy, więc jak już go rozpakuję, to już trzeba by było zjeść go do końca. Zostawmy go na koniec. Sprawdźmy teraz napój. Fanta Grape. Ten smak chyba widziałam u nas w Polsce w sklepach. Oprócz pomarańczowej Fanty wyszła też taka grape. Ale sprawdźmy, może ma trochę inny smak niż ta polska. Powiem tak, ta Fanta smakuje trochę inaczej niż ta nasza polska. To jest jakby smaczniejsza, bardziej przypomina smakiem Coca-Colę niż taką, taki typowy owocowy gazowany napój. Zaryzykowałabym, że jest smaczniejsza od tej klasycznej pomarańczowej, mimo że jest słodka, a nie kwaśna. Nie ma kofeiny. Okej. No. Trochę jak energetyk. Dobre. 6 na 10. Zostały tutaj słodkości. Tutaj widzę, że mamy coś cytrynowego. Lemon Head. To będą prawdopodobnie pastylki. Fajne, może być kwaśne. Zobaczmy. O, ładne otwarcie. Wygodne. O. Jakie śliczne.
Zobaczcie, jaki ładny kolor! Nie są jakieś mega kwaśne, ale mają dobry cytrynowy posmak. Można je rozgryźć. To są takie miękkie cukierki. Bardzo fajne. 8 na 10. O, zobaczcie, Toxic Waste. Kto oglądał poprzedni odcinek z testowania kwaśnych słodyczy, to pamięta to. To są te najbardziej kwaśne słodycze, jakie kiedykolwiek powstały. One właśnie wygrały ranking kwaśności. Te cukierki okazały się najbardziej kwaśne ze wszystkich kwaśnych słodyczy, jakie miałam w tym odcinku. Dlatego tego nie będę testować, ponieważ wiem, jak to smakuje. I powiem tak, nie polecam, jeżeli ktoś nie lubi kwaśnego, bo to jest naprawdę kwaśne. To wręcz wypala język. Tu jest nawet taki napis, żeby nie brać więcej niż chyba jednego do buzi, bo można po prostu sobie wypalić język. I jest to bardzo smaczne, ale też bardzo kwaśne, dlatego uważajcie z tym tylko dla najbardziej wytrwałych ludzi. Ale jako prawdziwy amator kwaśnego smaku zdecydowanie polecam. Ten słodycz oceniam jako 9 na 10. Bardzo lubię takie słodycze. Zobaczmy teraz pikantne cukierki. Cukierki o smaku cynamonu. Zobaczcie, tak wyglądają te cukierki. Malutkie, czerwone. Spróbuj. Intensywny smak cynamonu, ale trochę rzeczywiście pikantne. Nawet nie trochę. Specyficzny smak, bardzo wyraźna nuta cynamonu i są lekko pikantne, ale nie wypalają jakoś mordy. Powiem wam, że ja bym takie rzeczy dorzucała do jakichś takich deserów, które by wymagały właśnie takiego cynamonowego posmaku. Te pastylki nie trafiają jakoś bardzo w moje gusta smakowe, dlatego moja ocenka 3 na 10. Następnie mamy gumy, coś w stylu takiej mamby. Otwórzmy i zobaczmy. O smaku ananasa. Ja nie przepadam za smakiem ananasa, ale może ten smak będzie taki zrównoważony. Zobaczcie, o wiele większe kawałki od mamby, takie dwie mamby tu by się zmieściły. Duża kwadratowa guma. Sprawdźmy teraz smak. Oczywiście jeszcze więcej opakowań. Opakowań nigdy nie za wiele. Jaki ładny kolor. Kwaśne, dobre, owocowe. Jakby ktoś mi to dał do buzi, a ja bym nie wiedziała, co to jest, to bym pomyślała, że to jest mamba o smaku ananasowym. Zaryzykowałabym nawet, że jest to smaczniejsze od mamby. Co prawda ma ananasowy smak, za którym nie przepadam, ale zakładam, że gdyby to miało smak cytrynowy albo pomarańczowy, to mogłoby być nawet lepsze od mamby cytrynowej albo pomarańczowej. 7 na 10, nawet 8 na 10. Zostały nam jeszcze dwie rzeczy. Są to Sour Patch. Ja już je testowałam, co prawda nie do końca to wydanie, ponieważ to jest Red, White and Blue. Ja miałam takie po prostu kolorowe, kwaśne. I jest tu jeszcze Butter Coach Reds. Nie jadłam tego, zobaczmy. Nawet kwaśniutkie, owocowe, łagodne. Spróbuję jeszcze czerwonego. Dobre. Moja ocenka 6 na 10. I zobaczmy teraz te karmelki. Podejrzewam, że to będą karmelki, żebym się zaraz nie zdziwiła. Zobaczcie, to są takie pastylki w papierku. Tak wygląda. Mleczne, maślane karmelki. Intensywny śmietankowy smak, taki maślany, bardzo smaczne. 7 na 10. I na koniec spróbujemy tego super kwaśnego lizaka. Wow, jak śmiesznie wygląda, zobaczcie. Ciemno-niebieski. Jego wierzch nie jest jakiś bardzo kwaśny, ale lekki kwaskowy posmak jest. Podsumujmy teraz, które z rzeczy z amerykańskiego boksa były najsmaczniejsze. Mi się najbardziej podobał ten krem truskawkowy, ponieważ miał oryginalną formę i bardzo dobry smak. Podobały mi się również te cytrynowe pastylki, ale to dlatego, że ja jestem fanką cytrynowego smaku. Warte polecenia były również te owocowe gumy i te kwaśne słodycze. Ale nie dla każdego, tylko dla tych najodważniejszych. Ogólna ocenka pudełka 6 na 10. I teraz przyszła pora na azjatycki mystery box. Cheetosy! Zobaczcie, oryginalny smak Cheetosów. I to pikantne, czyli najlepsze, jakie mogą być. Pięknie pachną, trochę jak takie nachosy. Maczugi w nowym zupełnie smaku. Oczywiście zawsze ta nutka słodkości musi... ale dobre. Smakują trochę jak te takie pikantne zupki. Takie, wiecie, pikantne z krabami, z tymi takimi okrągłymi różnymi elementami. Kukurydziany smak.
lekki posmak sera, papryki, mega dobre, 10 na 10. Ja właśnie kocham azjatycką kuchnię za to, że oni często lubią dodawać po prostu pikantne elementy i to jedzenie jest często takie konkretne. Ono nie jest takie mdłe, tylko takie z charakterem. Co to takiego jest? Nie wiem, żeby się przekonać, muszę otworzyć. Aha, tu jest pokazane, że są takie cukierki z nadzieniem. Patrzcie, jakie słodkie cytrynki! To pewnie będzie guma. Uwaga, bo nie jest rozpuszczalna. Mało kwaśne, ale smaczne. No, 7-8 na 10. Tak? Kwasiłaś się? Dla mnie nie są jakieś bardzo kwaśne, ale są dobre. Takie konkretne. Teraz zobaczmy. O! Migdały w czekoladzie. A nie! To są pokruszone migdały w takich pałeczkach. Aha, bo to są poki, tylko takie inne trochę. Ja bardzo lubię czekoladę z orzechami albo z migdałami. I właściwie tylko taką. Otwórzmy. O! Dwa opakowania. Zobaczcie. Dobra. Pachnie z daleka. Tak wygląda jeden ziomeczek. Czekolada dobrej jakości. To nie jest wyrób czekoladopodobny, tylko taka dobra czekolada. Dobra. 7 na 10. Spróbujmy teraz tego napoju. To jest chyba brzoskwiniowa iced tea może? Nie wiem, bo nigdzie tutaj nie ma napisane po angielsku. Okej, już wiem, tu jest napis Coca-Cola. To jest Coca-Cola o smaku brzoskwiniowym. To jest zupełnie inna Coca-Cola niż w Polsce. Pomijając ten brzoskwiniowy smak, bardzo smaczna. Nie jest taka przesłodzona. No, powiem wam, to jest inna cola. To jest inna receptura zupełnie. Dobre. Smakuje mi to bardziej niż zwykła cola. Pomimo tego, że nie przepadam za brzoskwiniowym smakiem w jakichś słodyczach i napojach, to ten smak nie jest taki intensywny, tylko taka lekka nutka brzoskwini, dlatego oceniam 7 na 10. Dobra, tutaj mamy teraz taką długą gumę o smaku coli. Tak wygląda. Ale twarda. Nie mogę jej ugryźć. Dobre. Trochę mi to w smaku przypomina gumę Maomam o smaku Coca-Cola. Bardzo podobny smak. 6 na 10. Teraz mamy tutaj matcha latte. Aha, zobaczcie. To jest matcha latte w proszku. Można sobie to zrobić z piernikiem, czy to jest korzeń? Musiałabym sobie to zrobić i wam powiedzieć. Tak, to trzeba zalać wodą i pomieszać. To zaraz sobie to zrobimy. Tutaj jest KitKat zielony. Widziałam tą edycję KitKata gdzieś, chyba w Kuchni Świata, ale nigdy go nie próbowałam. To jest taka mała zielona czekoladka, zobaczcie. Tak wygląda. Ale dziwny smak. Niby czuć takiego tradycyjnego KitKata. Ten zielony to jest tak jakby trochę orzech, trochę taka, nie wiem, masa. Nie umiem wam tego smaku do niczego porównać, ale jest to smaczne. Nie jest to na pewno takie słodkie jak tradycyjny KitKat. No, jako taka powiem wam słodka przekąska, 7 na 10. Tutaj mamy taką małą gumę z Pokemona, zobaczcie. Wyciągnijmy ją. To jest jakiś los. To jest jakiś papierek. Nie wiem, co oznacza ten papierek, może coś wygrałam. Niestety nie przeczytam tego. Okej, to jest taka podwójna guma. Trochę smak coli. Dobra, słodka, nierozpuszczalna guma. 5 na 10. Teraz mamy tutaj takie krążki. Nie wiem, co to są za krążki, ale wyglądają na pudrowe. I jest tu w środku coś jeszcze. Nie wiem, co to jest. Muszę to otworzyć. Tak to wygląda. Spróbujmy tego krążka jednego. Pudrowy krążek. Dobry, owocowy. Oto zabawka plastikowa. Wiewiórka na biegunach. Taki zestaw cukierków z zabawką. Fajne. Oryginalne w ogóle bardzo. 6 na 10. Nawet 7. Kolejny słodycz z Pokemona, tym razem kokosowy. To jest ciasteczko. Takie ciasteczko. Kruche. Herbatnik. 3 na 10. Tutaj mamy korzenne słodycze. Śmieszne opakowanie. Wyglądają trochę jak karty do gry. Co to w ogóle będzie? Zobaczmy. O, mamy takie opakowania. Otwórzmy jedno. Zobaczcie, tak wygląda ten słodycz w środku. Trochę się klei. Zobaczcie. Lepki, rozciągliwy. Trochę taka mordoklejka. Trochę pikantne. Aha, bo to chyba imbir jest. Imbirowe, no tak. Takie naturalne,
cukierki gumowe o smaku właśnie takiego imbiru, jakiegoś ziółka. Spoko, 4 na 10. Mamy tutaj jeszcze taką rybkę ciasteczkową. Patrzcie, rybka na tacy. Kurde, ona jest taka fajna. Ona ma pewnie w środku jakiś krem. Aha, ma taką, taką bąbelkową czekoladę w środku. W środku ma taką rzeczywiście, ale to nie jest... To jest właśnie taka czekolada z bąbelkami powietrza w środku. Bardzo smaczne, lekkie. 6 na 10. Co to jest? Ej, znowu zobaczcie smak Coca-Coli. Czy to przypadek, że w azjatyckim boksie już jest któryś z kolei słodycz o smaku coli? I nawet ta cola. Nie wiem, może w Azji jest bardzo wielu fanów coli. Znowu taka twarda guma. Nie jest twarda, ta jest miękka. Ta była twarda, ta jest miękka. Taka guma rozpuszczalna, miękka, kolowa, dobra. 7 na 10. I ostatnia rzecz. Ciekawe co to jest. To są jakieś drażetki w środku. O, zobaczcie. Takie pastylki jak pieczątki. To są pieczątki, ale fajne. Z tej strony są niebieskie, z tej strony są czerwone. Tu jest na przykład nietoperz. Bardzo ciekawy design. Twarde. Mega twarde. Nie da się tego trzanka rozgryźć. Podobny dotyk, ale te były miększe i trochę chyba słodsze. Spoko. Ja generalnie bardzo lubię cukierki pudrowe. Zawsze jak byłam mała, to kupowałam to takie oczy. Uwielbiałam pudrowe cukierki, więc dla mnie to jest fajne. No, 6 na 10. Zwycięzcą dzisiejszego odcinka jest boks z Azji. Produkty stąd smakowały mi bardziej i średnia jest wyższa. Nie liczyłam jej dokładnie, ale wyjdzie około 7 na 10. Dlatego Asian Box zwyciężył ten odcinek. Dajcie znać, jakie wy smaki lubicie. Czy może bardziej słodkie i takie delikatne, czy takie pikantne, gorzkie, bardzo słone albo kwaśne, tak jak ja. I powiedzcie, który produkt stąd najbardziej wam by smakował albo chcielibyście go spróbować. Wszystkie produkty z dzisiejszego odcinka znajdziecie na skrami.pl i to właśnie sklep Skrami był sponsorem tego odcinka. Dziękuję bardzo i widzimy się w kolejnym odcinku.